Hej kochani! Hej kochani! Witajcie na moim różowym tle. Dziś zaprosiłam męża. Męża, żeby z nim nagrać haul. Ja czekaj, pokażmy tą paczkę. Pakę, ale... O, czekaj, jest taka ciężka. Wow, jest taka wielgaśna. Robimy haul Zalando, haul wyprzedażowy, ponieważ teraz zaczęły się przeceny. Słuchajcie, zrobiliśmy wielkie zamówienie. Ja, Darek i jest też coś dla mojego taty i dla mojej mamy. Wszystko wam dziś pokażemy. Wszystko dla wszystkich. Mamy też buty. Tu mamy całą listę rzeczy. Linki wam zostawiamy wszystkie na dole, żebyście sobie zobaczyli i lecimy po kolei, tak jak tutaj wszystko jest. Będziemy tylko przecinali te momenty, jak będzie folia, żeby wam tu nie szeleściło, bo to wszystko tak szeleści i nie będzie słychać. A co to za bluzeczka? A to kurtka. Mama zamówiła. Kurtka? Tak, to jest kurtka dla mamy. Tak. Taka cienka. I kurtka, no właśnie, wydaje mi się, że moja mama chciała to jest na wakacje chyba. Ale kurtka jest z Top Shopu. Widzicie, to po domu w takim kolorze wina. Nie, mama będzie w niej normalnie chodzić. Taka bejsbolówka w kolorze wina. Moja mama uwielbia takie rzeczy w takim kolorze. Piękny kolor. Ja lubię taki kolor, taki maron, ciemny, czerwony. Dostanie ją już za godzinę, więc na pewno już się ucieszy. No to za szybki prezent. Szybki prezent. A jeszcze za godzinę, a ten film wyjdzie później. Tak, ale za godzinę już. Jak kolejną rzecz? Księżniczka! Spódniczka, księżniczka. Jestem zobaczcie. Księżniczką. Piękna spódniczka z Mint and Berry. Sobie wyobrażam Karolinę, jak tak biegnie i to powiedzą. No biegnie. I zawsze kupuję rzeczy z tej firmy na Zalando. Nigdy nie widziałam ich w sklepu na żywo. Na pewno pamiętacie, w poprzednim holu Zalando pokazywałam spódniczkę taką niebieską z brokatem, ale ją zwróciłam, bo miała bardzo dużo brokatu z Chichi London. Ta mi się spodobała właśnie przez to, że jest taka ombre. Ombre. Teraz i słuchajcie, jest też niebieska. Nie wiem natomiast, czy nie będzie za duża. Zobaczę, jak będzie za duża, to sobie wezmę mniejszy rozmiar po prostu. Musimy wymienić. A zobaczymy. To nie problem, tak? Nie, wymiana jest super. Ja uwielbiam w ogóle Zalando przez to, że wymiana jest błyskawiczna i po prostu oni przynoszą i na drugi dzień mogą zabrać to i wymienić wam na nowe rzeczy. Może teraz tutaj zejdziemy? Nie, ja weźmy tutaj na pierwszy tyk, bo zobacz, tego jest spora, a butów są tylko dwa. Nie, najpierw buty zróbmy. Okej. To na co czekaliśmy? Buty. Najpierw dla Karoliny. Tak, one są ciężkie, są te paczki od butów. Timberlandy też są na wyprzedażach, bardzo dobre ceny. Właśnie w zasadzie z kolegą gadaliśmy, bo mówi, że Timby są ogólnie drogie, no i są drogie, ale na przecenach latem na przykład można dostać zimowe buty o wiele taniej, więc polecamy wam i zawsze wtedy kupujemy. I moje Timby przeszły, zobaczcie, są w typowym timbowym kolorze, nie wiem jak go nazwać, to jest kamer. To jest Timbo, Timb kolor. Timb kolor. Na pewno te buty trzeba zabezpieczyć. No ładne są. Nie będziesz wyższa ode mnie, bo no, ja będę chodził też w Timbach. Nie, założyć Timby to nie będę, bo obcas jest mały, zobacz. Trapper typowy dla Timbów i piękny kolor, piękne wykończenie. No. Świetne są, co? I nie będziesz miała problemu z sznurowaniem. No, czekaj, założę, zobaczycie, jest dobry. Pokaż wszystkim, jak pięknie wygląda. Oto się prezentuje but. Timberland. Ładnie. Ale jest dosyć sztywny materiał. Mam nadzieję, że się rozejdzie jeszcze, bo na długość są dobre. Że to są moje Timby. Aha, jeżeli będziecie mnie pytali o rozmiar, to ja mam. To rozmiar Timbów jest typowy. Ja mam dziesiątkę amerykańską, czyli 41,5, 27 cm, bo zimowe zawsze biorę pół centymetra większe. Wow! Tym butem można zabić. Wow, jakie fajne! Są to buty zamszowe, więc nie już skórzane tak jak rok temu. Jak zawsze. Coś innego dla Darka, no. Już musiałem je też zabezpieczyć. Ale może założę, zobaczyć. Zaimpregnować. Kolejna rzecz, koszulka. Taka oversize trochę. Bardzo dłuższa, czarna. Taki zwykły basic, a po prostu kupiłem tą koszulkę, bo ona była po prostu na przecenie. I często po prostu w Zarze czy w innych sklepach można dostać takie koszulki, a one są po prostu bardzo drogie. Proszę. Jak tam but? Musisz go przymierzyć teraz. Trzymajcie kciuki, żeby był dobry na Darka. Jak coś zawsze można wymienić, ale wiecie. Są okej! Są okej. 44,5 to musi być twój rozmiar. To jest mój rozmiar, na pewno. No. Koszula. Teraz koszula. Z firmy, którą bardzo lubię. To jest firma, nie wiem czy holenderska, czy niemiecka, to jest firma Gastra. No, tą firmę. I to jest w 100% bawełna. To jest z tej firmy, to ja mam kurtki chyba, nie? Tak, Darek ma na przykład kurtkę. I to jest po prostu taki piękny kolor. Jak wiecie, szukałam już dawno różowej koszuli w kratę i będzie po prostu idealna na bank. Muszę ją zaraz przymierzyć. Ma taki piękny logo. I to była ostatnia na wyprzedaży. Wzięłam sobie taką wielką koszulę i no, ja jestem zakochana w takich rzeczach. I fajnie, że jest bawełniana. Cieńsza z River już. Island. River Island, taka. Cieniusieńka. Cienka, ale jest jakby zobacz ten. Pójść taki skos ma tutaj na środku. Tak jak te twoje koszulki. Taka, ale leciutka jest. I lejąca bardzo. To jest taki materiał bardzo, bardzo lejący. No typowo na lato sobie zamówiłam koszulę. Paski, nie wiem czy tu widzicie, ale nie ma bardzo, pasków, właśnie, w kamerze tego nie widać i zawsze właśnie jak są jakieś nagrania, to
to wszyscy radzą, żeby nie zakładać drobnych wzorów, bo to się zlewa wszystko. Ani kropek, bo to nie widać. No. W telewizji szczególnie. Ale na żywym okiem, jakby gołym okiem widać, to jest też koszula w 100% wełniana i ma cienkie różowe paseczki. No i zgadnij na kogo? Dla mamy. A dla twojej mamy. Tak. Mama sobie wybrała, to znowu jest River Island? Nie, to jest Kiomi. To jest też fajna marka. Ja nie lubię akurat takiego materiału, bo zawsze. A moja mama lubi właśnie. Zobaczymy, czy w środku będzie. A na zamek jest inna ten, więc. A zobacz, w środku jest co innego. Na środku jest mięciutkie. I ona już jest grubsza ta kurteczka. Klasyczny krój, granat, też kolejny kolor mojej mamy, trochę taki bomber. Zabieramy. Coś dla taty. Taka będzie zimowa. Ale będzie dobra, już widzę. Zimowa na deszczy. Ja już widzę, to jest kurtka typowy tata, co? Tak. Zawsze jest taki kurtka. W jakim kolorze? Czekajcie, powiemy jeszcze tylko jaka firma. Marka to Regata, to jest też taka typowa marka, wiesz, żeglarska. Mój tata bardzo lubi takie żeglarskie rzeczy. Na pewno. Fajnie, bo to jest, wiesz, widać, że deszczu nie przepuści ani nic. No. Co to jest? Tego Darek nie widział. Pewnie byś mi nie pozwolił tego kupić, tak? Nie, nie lubię takich krojów. To jest kurtka z Disigual, nie wiem jak to przeczytać, nigdy nie wiem. Wiesz, która to jest ta firma? Tak, taka? Ja miałam to bardzo dobrze. Wygląda trochę tak indiańsko, można ale powiedzieć. Ale zobacz, no właśnie, chciałam pokazać wszystko, no pięknie. Fajnie, tylko kolorowo. Ja akurat nie przepadam, ale ja w tym chodzić nie będę. Fajna jest, podoba mi się. Muszę przymierzyć zaraz, czy będzie, moim zdaniem będzie pasować. Uszula. Na Dariusza chyba. Tak, jedną zamawiałem. Że ja chciałem coś nowego, takie koszule po prostu bez kołnierzyka. Zawsze jakby ten kołnierzyk wam się wykrzywia, trzeba go prasować, a tutaj nie ma kołnierzyka, ja mam takie zakończenie jak w koszulce. A jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa, Karolina. Stójka. Stójka. Dobrze, że mam ciebie, no przynajmniej wiesz, jak to się nazywa. A fajna jest. Tak. Nie wiem, czy nie będzie za duża na ciebie, ale... Ale nie, najwyżej się wsadzi do spodni. Fajna, klasyczna koszula ze stójką. A marka to... A, chyba Identity. Tak. W każdym razie damy wam link na dole. Krój to jest regular. Kolejna rzecz to są jeansy, które były bardzo polecane przez użytkowniczki, bo ja zawsze też czytam opinie i sama też piszę często opinie, żebyście wiedzieli, czy coś jest fajne, czy nie. Moja opinia na przykład jest pod moją suknią ślubną, bo moja suknia ślubna też była z Zalando. Jeansy z Only były miały bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Są troszeczkę wyższe. Dziewczyny pisały, że to jest super, bo fajnie tutaj tak, wiecie, opinają. Nic się nie wylewa, że tak powiem. Klasyczny kolor. Jeansowy, taki. Teraz na głowę mi się i moim zdaniem są fajny materiał. High performance stretch denim. Podobno właśnie bardzo rozciągliwe. No zobaczymy. Zamówiłam sobie mój typowy rozmiar. Są jakieś rozciągane, czy nie? Tak, one są, żeby czyli nie są takie sztywne? Nie, właśnie nie lubię sztywnych jeansów. Okej, moi drodzy, jako iż wszyscy wiemy, że nie ma pięknej pogody za oknem, to Dariusz znalazł skarpetki z Calvina. No przeceniane były. Mhm. Tak. Ale czy musisz zamawiać skarpetkę, Darek? No. Ale są na przecenie. I wiecie jak to jest, całe lato się chodzi w wszystkich skarpeteczkach, teraz trzeba... Lato się skończyło w dwa dni. Lato się skończyło, będę teraz ubierał Timby, więc różne kolory skarpetek. I mamy jeszcze jedna. Ile zamówiliście skarpetek? Wszystkie, które były na przecenie. A i ulubione underwear Darka. Też z Calvina. Z Calvina. Trzy kolory, białe, czerwone i granatowe. Następna rzecz to spódniczka z Danii albo ze Szwecji, z takiego fajnego sklepu. On się nazywa, teraz bym powiem, Saint-Tropez. Spódnica jest wężowa, ona jest typowo letnia, więc będę ją... To się rozciąga. Tak, ona jest duża. Myślę właśnie, że jest spora. Najwyżej jak spodenki. Najwyżej ją odeślę, jakby nie jest duża. Nie, to jest spódnica, ona jest taka prosta, nie jest w kształcie A, tylko jest zupełnie prosta, z takiego lejącego materiału. I ona jest typowo na lato, więc kupiłam ją z wyprzedaży. Kolejna koszulka, taka szersza i śmieszny krój ma na dole. Taka grubsza, nie jest ten emeczka, ale grubszy materiał, jak widać, że już będzie cieplej. Będzie dobra, ale jest szeroka faktycznie. A to jest Your Turn. To jest właśnie te same koszulki, co były wcześniej. Co jest to moje klimat? Koszula kolejna. Teraz lubisz taki klimat właśnie. Bardzo, Jezu, ja to mogę całą jesień przeżyć w koszulach. Tym razem długa koszula, wielka, taka oversize. Z marki Nymph, nie wiem, jak to się czyta, ale to też jest marka bardzo popularna na Zalando. Taka, żeby się zapinąć w koc. Tak, zobacz, taka duża koszula, długa. Układamy tą koszulę, bo ja się na siebie. Wiesz co, ona ma ściągacz tutaj na biodrach, więc myślę, że nie na ciebie. Ale bardzo fajna krata, lubię takie rzeczy. Kto nie lubi koszul? Duża taka dłuższa. Ale jaka fajna. Ale super, taka ale gruba. Super. No. Podoba mi się już. I pokaż tył, jak wygląda fajnie, jest taka dłuższa, wygląda jak od tego smokingu. Dokładnie. Bardzo fajna ta bluza. Dłuższa i ciepła. Musimy znaleźć tą firmę. Bardzo dużo fajnych firm na Zalando.
takich, których nie znajdziecie w sklepach. Urban Classics, chyba najbardziej taka pojechana marka męska. Dokładnie. Bardzo mi się podobają ich rzeczy w Nowe Lando. No co, moi drodzy, to chyba tyle na dziś. Ogromny, ogromny haul. Polecamy wszystkie, wam przecenę. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jeżeli wam się podoba, jeżeli lubicie, jak nagrywamy haule razem. Dawno nie było haula, bo jak wiecie, przeprowadzamy się i nie nagrywamy chwilów w domu. Na pudłach jesteśmy. Jesteśmy na pudłach, dosłownie. Ale przy okazji mamy kilka nowych, fajnych rzeczy na jesień. Polujcie na przeceny na Zalando, bo naprawdę można znaleźć tak, fajne. Jest tam tego mnóstwo. No akurat mamy swój określony styl, więc ale na pewno znajdziecie coś dla siebie. Ile spędziliśmy na stronie? No, jakieś dwie godzinki. Dwie godzinki. I razem siedzieliśmy równocześnie. Bo znaleźliśmy z przecen. Tak. Okej, to chyba tyle na dziś. Zostawcie kciuki na górę i widzimy się w kolejnym. Pa, pa. Pa, pa.